cześć dziewczyny, cześć chłopaki. Po pierwsze, matma jest super. Wiedzą o tym wszystkie dzieci, wie o tym twoje dziecko. Najważniejsze, żeby nie nauczyć dziecka, że tak nie jest. Matma jest super. Na początek materiały. Na początek nie materiały, na początek źródła wiedzy i tego, co należy robić i jak. Po pierwsze, książka Domala, jak nauczyć swoje dziecko matematyki. Z tego co wiem, to w języku polskim jeszcze jej nie ma. Po drugie, ponieważ to jest jedyna książka w języku polskim wydana, dawno temu, ale jest. Trudno ją zdobyć, ale można. Jak nauczyć małe dziecko czytać. Mnóstwo informacji dotyczy i czytania, i matematyki, i muzyki, i rozwoju fizycznego. 90% tej książki można wykorzystywać i należy wykorzystywać przy nauce matematyki. Raz, dwa. I trzecie ważne źródło wiedzy to twoje własne dziecko. Bardzo często wystarczy obserwować dziecko, żeby wiedzieć dokładnie co i jak robić. Dziecko samo podpowiada. Samo podpowiada prawie zawsze. Rzadko się zdarza, że jeżeli nie wykorzystamy tego, co dziecko nam chce przekazać, rzadko się zdarza, żebyśmy wykorzystując to, co dziecko chce powiedzieć, nie dali rady. Dziecko właściwie jest najważniejszym źródłem informacji. To wszystko, co Domal w tych książkach opisuje, też właściwie wie od dzieci. I teraz uwaga. Materiały, z jakich korzystamy, to przede wszystkim kropki. 1, 3, 10, 82 i 100. Można zrobić więcej. Domal twierdzi, że setka wystarczy. Pewnie wystarczy, można zrobić więcej. Ograniczeniem praktycznie jest tylko powierzchnia takiego kartonu. Od setki tak naprawdę dopiero zaczyna się zabawa. Następna to jest 0. Tutaj, tak jak Domal pisze i tak jak ja już wiem z własnego doświadczenia, to jest przebój hit sezonu, przebój dnia. Za każdym razem, kiedy pokazujecie dziecku 0, dziecko jest po prostu zachwycone. Następna rzecz, która będzie potrzebna, warto ją też zrobić na zapas, to znaki. Mnożenie, nierówności, dodawanie, równości, dzielenie, odejmowanie i nierówności. Mniejsze niż, tego samego znaku można używać, większe niż. Potem od razu pokazuję nauka pojęć ilościowych, bo przy pomocy takich kart przede wszystkim to, co dziecko uczymy, to jest pojęcie ilości. Potem przechodzimy do cyfr i uwaga, uwaga, 1, 8, nie kończymy na 9, ani na 10, nie od 0 do 9, tylko tak samo jak z kropkami do setki. Można więcej, ale nie ma potrzeby. Potem równania, to jest zmienna. Można zrobić x, ale x może się pomylić z mnożeniem. Więc dla jasności umysłu dziecka zmienną oznaczymy na przykład tak. Teraz uwaga. To, co dziecko rozumie w lot naturalnie, to między innymi naturalne, to między innymi natura matematyki. To, czego my się w szkołach nie uczymy, Domal między innymi pisze w kolejnych rozdziałach tej książki o osobowości liczb. Jednym z kolejnych etapów po przebrnięciu przez początek jest też uczenie dziecka ciągów. I teraz uwaga, to, czego nie ma w książce bezpośrednio, ale jak się wczytamy i narysujemy na kartkach to, co tam jest napisane, to możemy zrobić na przykład tak. 3, 6, to są liczby, na które my mówimy trójkąty. Dycha, 15, 21, 28. I to jest taki sam przebój jak 0. Michał jak już 0 widział, to jak zobaczył kwadratowe liczby 4, 9, 16, 25, 36, 49, to nie zdążyłem ich pokazać, bo przybiegł i wyrwał mi je wszystkie z ręki. Albo tak, 7, 19, 36,
7:61. Wymyślajcie, czy wczytujcie się w książkę, wymyślajcie i wpuśćcie takie fajne właśnie rzeczy. Teraz Wam pokażę, jakie sesje robiliśmy wczoraj. To jakie są sesje, czy należy mieszać jedno z drugim, czy nie i tak dalej, to wszystko zależy od dziecka. Obserwujcie dziecko, dziecko Wam samo powie, czy na dzień dzisiejszy albo na przyszły tydzień chce się uczyć matematyki, czy języka polskiego, chińskiego, czy portugalskiego, czy chce oglądać obrazy wielkich mistrzów. Właśnie przy okazji, o tym będzie później, tak wygląda bit inteligencji. Wysoka rozdzielczość, kredowy papier, druk cyfrowy. Nie oszczędzę w jakości, nie warto. O tym będzie potem. A wczorajsze sesje wyglądały tak. Godzina 11:25. Jedziemy, proszę Państwa. 7, dodać 15, dodać 8, dodać 0, równa się 30. Idziemy dalej. 15, dodać 8, dodać 0, dodać 7, równa się 30. 0, dodać 15, dodać 7, dodać 8, równa się 30. Druga sesja o godzinie 12 wyglądała tak. Juice, elephant, butter, egg, strawberry. Trzecia sesja o godzinie 12:50 wyglądała tak. 94, 92, 89, 88, 91. Z tym mamy największe kłopoty, ja mam, ale czasami robimy tak. Uwaga, uwaga, wyścig rozpoczęty. Guido chyba przygotowuje się do wymiany opon, ale dużo opon przygotował, chyba będzie zmieniał wszystkim, którzy mają zamiar ukończyć ten wyścig. Ile będzie opon? 91. A ile razy będzie wymieniał? 88. Ilu jest sędziów na trybunach? 89. 92. I ostatnia, 94. Taka metoda na przykucie uwagi. Kolejna sesja. Godzinę 25. Później wyglądało tak. Spider, potato, jeden minucie. Spider, kewot, apple. Wypadają z ręki. Komputer ma ten plus, że nic nie wypada z ręki. Następna sesja była mieszana i wyglądała tak. Uwaga. Bread 93, pop 87, banana, pamiętajmy, 96, milk 90, water 95. Można mieszać, wszystko ma jeden cel. Uwaga dziecka. Tam, gdzie idzie uwaga dziecka, tam idziemy my. I w skali jednodniowej, i jednominutowej, i sekundowej, i w skali dwumiesięcznej. I ostatnia sesja, zrobiliśmy wczoraj 5, to nie zamieszana podwójna. I ostatnia sesja wyglądała tak. Osiemdziesiąt pomnożone razy 0 podzielone przez 40 pomnożone razy 20 równa się 0. Sześćdziesiąt podzielone przez 12 pomnożone razy 5 równa się 25. I ostatnia, proszę Państwa, niespodzianka będzie. Tak, tak, trzeba się pochłonąć. No. I tu będzie tak zwane rozwiązywanie problemów. Dzieciaki to uwielbiają. Szybko przejdźcie przez setkę i przez cztery podstawowe równania. Dawajcie dzieciom do rozwiązywania problemu. Michał skacze z radości. I tak pokazuje. Uwaga. 4 pomnożone razy 15 podzielone przez 2 równa się 30, 33. Jak dziecko pokaże 30, super. Jak pokaże
33, to po prostu mówimy, tak jest, to jest rozwiązanie, 30, a tu jest 33. To tyle na dzisiaj. Matma jest super. Tak jest matma.